Tam czy z powrotem? O wyjeździe z Polski. Stacja Wielka Brytania. Czy funty kiedykolwiek spadały z drzew? W podcaście Tam czy z powrotem dzielę się moimi doświadczeniami zdobytymi przez 7 lat życia za granicą, głównie w Londynie. Mówię też o procesie powrotu i o samym powrocie do Polski. W tej odsłonie o Wielkiej Brytanii. Jak to było, jak przyjechałam i jak to się miało do moich wyobrażeń i zasłyszanych historii. Pamiętaj proszę, że dzielę się moimi własnymi doświadczeniami, które mogą odbiegać od Twoich lub od kogoś, kogo znasz. Nie muszą się też pokrywać z tak zwanym ogółem. Zachęcam Cię więc do sprawdzania różnych źródeł. Wielka Brytania to popularny kierunek na mapie migrantów. Mnóstwo ludzi z całego świata decyduje się przyjechać do UK, żeby pracować, studiować lub uczyć się języka angielskiego. Czy i jak to się zmieni w postbrexitowej i postpandemicznej rzeczywistości? Czas pokaże. Według różnych źródeł, po rozszerzeniu Unii Europejskiej w 2004 roku, Polska była ogromnym źródłem pracowników migracyjnych na wyspach. Wielu Polaków zdecydowało się tam wyjechać w celach zarobkowych. Zanim sama zamieszkałam w UK w 2009 roku, usłyszałam wiele tak zwanych success stories, wedle których rzekomo Polak, który spakuje swoje rzeczy i wysiądzie na Victoria Coach Station w Londynie, znajdzie pracę w przeciągu kilku dni, a nawet kilku godzin i zacznie zarabiać tysiące funtów. Polscy studenci z kolei, którzy wyjeżdżają zarabiać na wyspach w przerwie wakacyjnej, szybko się bogacą i mogą zacząć nowy rok akademicki z nowymi laptopami, ubraniami i dużym bezpieczeństwem finansowym. Zewsząd padają pochwały, jak wspaniałe są warunki pracy i przyjazna atmosfera w brytyjskich miejscach pracy. Tak oto w mojej głowie narodził się obraz brytyjskiego raju. Skoro tak dużo Polaków tam wyjeżdża, na pewno funty można zrywać z drzew. A jak pada, to pewnie złoty deszcz. Prawdę mówiąc, kiedy sama przyjechałam do UK, nie byłam aż tak zachwycona. Może przyjechałam o 5 lat za późno. A może niektórzy po prostu koloryzowali to, co ich spotkało, bo a. w Polsce żyło im się dużo gorzej niż mnie, b. ubarwione historie zawsze brzmią lepiej. A może prawda leżała gdzieś po środku? A może moje życie w Polsce było na tyle okej, że raj mi wcale nie był potrzebny. W każdym razie funta z drzewa nie zerwałam, a praca tuż za rogiem na mnie nie czekała. Miałam natomiast wrażenie, że te wszystkie success stories, które usłyszałam, pomijały często trudniejsze aspekty czy tak zwaną ciemną stronę. Otóż część z tych, którzy podobno dorobili się w UK, zrobiła to wysokim kosztem. Przykładowo pracowali bardzo dużo za minimalną lub niską stawkę albo mieszkali w przepełnionych, ciasnych mieszkaniach. Ich zarobki być może robiły wrażenie na wielu Polakach, którzy porównywali je do swoich pensji w Polsce w tamtym czasie. Jednak ciężka praca, która za tym stała, nie miała wiele wspólnego z rajem. Tak przynajmniej słyszałam. Ale zapewne wiele success stories też było i wielu, wielu osobom, które przyjechały z Polski i innych krajów, w UK żyło się dobrze, wygodnie i bez większych perturbacji. Po raz kolejny zaznaczam, że mówię o własnych doświadczeniach, obserwacjach i o tym, co słyszałam. Natomiast jeśli chodzi o mnie, sama do UK nie wyjechałam zarobkowo. Moją motywacją była fascynacja Wielką Brytanią i jej kulturą oraz fascynacja Londynem. Poznałam też mnóstwo innych ludzi, którzy przyjechali do UK niezarobkowo. Chcieli poprawić angielski, zrobić praktykę, zdobyć międzynarodowe doświadczenie zawodowe, uciec od swoich rodzin lub zakochać się i zostać w UK na zawsze. Moja przygoda zaczęła się od stażu w Birmingham. Stacja Birmingham. Wielka Brytania fascynowała mnie do tego stopnia,
że wybrałam studia na filologii angielskiej. Przed moim pierwszym przylotem do UK czułam ogromną fascynację i ekscytację. W głowie miałam wiele obrazów i postaci. Spice Girls, panią bukietową, Hugh Granta, chłopaków z fryzurami a la zespół Oasis, czerwone budki telefoniczne, fish and chips i piętrowe autobusy. Kiedy w końcu wylądowałam w Anglii, świat, który znałam z filmów, seriali, piosenek, podręczników i komedii romantycznych, zdawał się być gdzieś schowany. Znalazłam się natomiast w ogromnym multikulti środowisku, gdzie od fish and chips łatwiej było dostać curry z papadamsami. Oto więc miałam zacząć mój 3-miesięczny staż w Birmingham. Miałam mieszkać u angielskiej rodziny, wyznaczonej przez lokalną agencję pracy. Pakiet zawierał angielskiego ojca, matkę, psa, brata geja i pokój z widokiem na cmentarz. W dzień mojego przylotu angielski ojciec odebrał mnie z lotniska, od razu zaznaczając, że mam szczęście przyjechać w tak piękną lipcową pogodę. Wylatywałam z zalanego słońcem Krakowa, a wysiadłam w pochmurnym Birmingham, gdzie temperatura wynosiła około 15 stopni. Ale nie padało, więc pogodę faktycznie można było uznać za udaną. Po przywitaniu na lotnisko udaliśmy się do mojego angielskiego domu. W każdym pomieszczeniu był dywan, a w kuchni były dwie lodówki, w tym jedna na łańcuch, by niepowołani przyjezdni nie mieli do niej dostępu. Zaprowadzono mnie do malutkiego pokoju z małym łóżkiem i otwartą niby szafą. Pokój przypominał schowek. Kiedy wciąż miałam nadzieję, że to jest schowek, a nie mój pokój na najbliższe 3 miesiące, mój angielski ojciec oznajmił: to twój pokój, rozpakuj się i poczuj jak w domu. Chyba nie miałam wyjścia. Choć miałam ze sobą tylko jedną 15-kilogramową walizkę, nie było to łatwe. Po wypakowaniu moich rzeczy pozostała tylko mikroprzestrzeń na moje stopy. Te pierwsze doświadczenia nie budziły mojego zachwytu. Nie pomogła też pierwsza przejażdżka piętrowym autobusem, w którym z niezidentyfikowanego odbiornika grała melodia przypominająca mantrę. Wkrótce autobus zatrzymał się na przystanku, na którym czekające 4 panie z wózkami dziecięcymi przypominały Vicky Pollard z Little Britain. W końcu zobaczyłam coś, co było znajome z seriali. Ale było też coś, co od razu polubiłam w Anglii. Na przykład przytulne puby z dywanami na podłogach. Podobało mi się też, że w angielskich pubach można było znaleźć ludzi w każdym wieku. Kiedy mieszkałam w Polsce, miałam wrażenie, że jakoś automatycznie ogranicza się swoje życie towarzyskie poza domem, kiedy wkracza się w tak zwaną dorosłość. A jak ma się ponad 70 lat, pozostaje tylko modlitwa, opieka nad wnukami i wizyty u lekarza. Oczywiście opisuję tutaj moje wyobrażenia z tamtego czasu, a nie jak jest w rzeczywistości. Puby angielskie pełne były ludzi młodych, w średnim wieku i w wieku podeszłym. Emeryci prowadzący bujne życie towarzyskie, biorący udział w pubowych grach i quizach, czy śpiewający karaoke zrobili na mnie wtedy piorunująco pozytywne wrażenie. Młodość nie miała wieku. Tak więc Birmingham było moim pierwszym doświadczeniem w UK. Nie było ono tak zachwycające, jak się spodziewałam, ale z jakiegoś powodu coś mnie do UK dalej ciągnęło. I przez kolejne lata tam też zamieszkałam. Zapraszam Cię do subskrypcji mojego kanału, gdzie dowiesz się więcej o mojej przygodzie w UK. Bardzo dziękuję za wysłuchanie.